Siemanko, z tej strony Pietrasek, a to kolejny odcinek serii Satisfactory. Był update 8. Co prawda jeszcze jest to wersja eksperymentalna, ale no, u mnie działa. Stare save'y też działają, także przetestujemy sobie, co się zmieniło. Bo szczerze to nawet nie czytałem. Oglądałem parę filmików gdzieś tam w internecie i wiem, że tam były zmiany odnośnie stawiania schematów, takie quality life zmiany ułatwiające życie. Co jeszcze nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach, co tam się pozmieniało, bo mówię, nawet nie czytałem tych zmian, zrobiłem update, sprawdziłem, czy działa i działa, no. Także mamy tutaj do roboty naszą produkcję ropy i szczerze powiedziawszy nie wiem, od czego za bardzo zacząć, bo musiałbym chyba policzyć, ile ja jestem w stanie w ogóle ropy wyprodukować, tak? No i ile jestem w stanie ropy przetworzyć. To jest bardzo ważna informacja. I co, ta rafineria, tak, tu może wchodzić, dobra, ma wejście na towary i na ropę w razie czego. A my co będziemy tutaj robić w ogóle na początku? No tego to, możemy robić to i będziemy mieli trochę czego? Tej gumy, tak? Żywicy polimerowej będziemy tyle produkowali. Co my tu jeszcze możemy robić? Po prostu paliwo. Pozostałości ciężkiego... A, to się robi z pozostałości ciężkiego oleju. Czyli jakbyśmy robili plastik, to zostaje nam ciężki olej. A jak zbieramy 60, to możemy robić paliwo. Jest to rozwiązanie. Dobra, co dalej mamy? Mamy guma. Czyli też zostaje nam ciężki olej. Dobrze. Koks naftowy. To się robi z pozostałości ciężkiego oleju. Koks naftowy to chyba po prostu działa jak węgiel. Czyli od razu fabryka węgla by z tego mogła być. Chyba. Nie wiem, trzeba było sprawdzić, co się bardziej opłaca. No i tu jest, widzicie, tu już są takie kombinacje. Powiem wam szczerze, że nie za bardzo wiem, jak zacząć. Chyba sobie najpierw zliczę, ile jestem w stanie ropy wyprodukować z tych tutaj wszystkich naszych, jak to się nazywa? Ekstraktorów ropy. Tu też wiemy, że są różne złoża chyba. Dobra, tu, o, tu robimy 120. Dobra, będę potrzebował karteczek i ładnych notatek, żeby to wszystko pozliczać. To już tutaj to jest... wyższa matematyka. A ja niestety nie lubię robić na odpierdziel. Lubię to porobić ładnie. Dobra, tam mieliśmy 120, tu mamy 60 metrów sześciennych ropy. Problem w tym, że ja pozostawiałem te moje fabryki. Coś tu lata. No tak, bo tu potworasy były. O, ślimok. Łe. Ohydne paskudstwa won. Chodź tu. Dobra. Ozesek. No i ozeska. I ślimoczka. Ja nie wiem, czy ja tego ślimoczka nie zbierałem. Aha, no enough space. To zjedzmy se grzyby. O kurde, dobry te grzyb. No jak? No enough, a. Teraz ja mam miejsce na ślimoka, dobrze. Pójdę go chyba od razu odłożę. Do mojego samochodziku. Te wszystkie ozeski. Nie wiem, po co ja to zbieram w sumie. Tyk, 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 tyk. Mamy. Dobra, to mamy 120, 60. Teraz ta ropa tam była gdzieś tam jeszcze. O, są. Dobra. O, ślimak. Jeden, drugi. Kurde, dwa ślimaki. O kurde, tu jest 240, dobra. Dziadu. Oła. Bije bardzo. Dobra, mamy to. Gdzie te ślimaczki? O. Ej, Azor. O ty ochydo. Ale paskuda. Dobra, 240. Czy tu nie... A, bo tu są dwa. Dobra. Ślepa pała. Okej, 240, 240? Ja wiem, tu to... No to powiem wam, że... To nie wkidmuchał źródła prądu. Ropy. Dobra, idę po ślimaczki. Ja wam mówię, ja tam te ślimaczki już zbierałem, zrobiłem update i mi się ślimaczki chyba poodnawiały. Dobra, no to nie mam miejsca, no ale ślimaczki to muszę zebrać, to nawet nie ma, że boli. Dobra. Tam był trzeci pod daszkiem. Okidoki. Jak ja tam mam wleść? Dobra. Robimy po staremu. Zup. Kurde. Nie, ten jest za wysoki. Dzień dobry. Poproszę cię, kochaniutki, tutaj. Skakuj do kieszeni. Dobra. Opa. Pozbierane? Pozbierane, dobra. Gdzie są jeszcze? Tu są jeszcze, tam. O, tam dwa jeszcze są, dobrze. I to chyba były wszystkie. Tu dwa, tam dwa. I na razie to by było na tyle. To i tak wydaje mi się jest sporą ilością ropy. Kto tu pluje? Aha. Już, umieraj. Siosio. 240. I 120, o kurde, 240 plus 120. Powiem wam, że też widziałem, że ja też w tych swoich celach, schematach, nie tych, no tych celach w windzie kosmicie miałem do odblokowania nowe rury. Nie ukrywam, że one by mi trochę roboty ułatwiły. No. Ja nie pamiętam, co ja potrzebowałem do tego. Tu se drugiego domu nie wybuduję. A mam na mnie podpowie chyba, co tam było potrzebne. Nic, musimy chyba wrócić do bazy, bo i tak trzeba tu prąd podciągnąć. Powiem wam. Powiem wam, że trzeba było prąd podciągnąć. Bo chyba wszystko już tutaj. To też już liczyłem? No tak. 6 powinno być, jeśli dobrze kojarzę. Tak? Tutaj. Tu. No to tak powiem wam, że... muszę kalkulatorka sobie włączyć. I zaraz wam powiem. Że muszę tak, mam... Kurde, 120 plus 60. Nie mogę włączyć kalkulatora, dobra. To jest tak, 120 plus 60 plus 240 plus 240 plus 240 plus 120. Mamy... 1020 metrów sześciennych Ropensteina. Sporo. A czy te rafinerie to one mają jakieś takie limity czy coś tego typu? No nie, nie mają. 30 litrów ropy na minutę. To potrzebuję, bo na początku bym chyba robił ten schemacik. Ej, co ja klikam? Co ja klikam? Ten schemacik. I schemacik chyba ten. Schemacik chyba ten. A, i paliwo też bym mógł robić. Czyli tak, tu 30. Tu też 30 na ropę. Tu też 30 ropy. A tu 60. To tak naprawdę i tak bym musiał to wszystko puścić jakby... Te 1200 litrów puścić 4 rurami, bo rura 300 ma przepływ. A to paliwo nawet... Chyba nie za bardzo, ja w tej chwili też to paliwo mam do czego wykorzystać, co? Ja z paliwa na razie nic nie mogę robić. Później pewnie prąd będzie z paliwa. No ale na razie to jeszcze nie mam tego... Tego takiego. Dobra, musimy lecieć po... A, jeszcze to zrobię w takim razie troszkę jeszcze inaczej. To co mogę, to już podłączę. Tyk. No. Tu. I wracając do bazy... O! No bo może jakimś cudem jestem w stanie... Zanim zacznę tu się bawić... to wszystko to... Lepsze rurki sobie... Odblokować. Ułatwiłoby nam to sporo roboty. A druga sprawa, że jak ja wracałem do bazy... Ale ja nie mogę... Jest pewien problem. Bo ja niestety... Nie jestem w stanie budować jeżdżąc. To muszę to zrobić na piechotę w takim razie. Nie wiem, to dawaj, to zostawimy to w bazie. Tyk, tyk i tyk. Nie pręty. To. Pojazd nas na razie nie zostanie. My musimy tutaj prąd pociągnąć niestety na piechotę. No nic nie poradzę. Musimy troszkę poskakać. Patrzcie, tu też, widzicie? Zbierałem towar i on mi się tu odnowił. Ciekawy jestem w takim razie jednej rzeczy, czy na przykład nie poodnawiały się schematy? O kurde, było blisko, zaraz zginę. A, bo tam jest jeszcze jeden ten. Dobra. Mamy. Grubaczek więcej nidrydy. Ale blaszki mogę pobrać. No już przestań mnie walić. Może się coś zmieniło, co? Co tu potrzeba? Gumy. Bo na razie nie mam gumy. Dobra. Wracamy do bazy. To chyba w tamtą stronę było. Węgiel. Nie interesuje mnie. Węgiel mnie nie interere w ogóle na razie. Z którą strony była baza? Czekaj. Tam jest jakieś takie wejście w miarę niestrome. Chyba dałem. Dobra. Tyk. Zesek. Do kolekcji. No, obaj, łop. Oki. I teraz gdzie? Tamte. O, świnia. Świnia won. Nie chce mi się z tobą, świnia, tutaj bawić. O, eleganckie. Następnym razem będzie... O, kolega. Tym razem będę wiedział, że mam się kierować po kablu, jak będę tu jechał. Dobra, gdzie to teraz nas prowadzi? Tutaj. Okej. Już taką drogę trzeba też dobrą dla... Właśnie dla pojazdu. Tutaj sobie wyznaczyć. Później będzie kolej, pociągi, to będziemy kurna wszystko tam górą puszczać. Cię podkłady kolejowe porobi w powietrzu i jazda. No ale niestety na razie wszystko musimy robić z buta. Dobra, powiem wam tak, nie będę wam tym zanudzał, tym stawianiem płotków, po prostu zrobię szybkie cięcie, zaraz jestem. Dobra kochani, dotarliśmy. Jesteśmy już pod samą bazą i się połączyliśmy. Ciekawe jak my w ogóle stoimy jeszcze z prądem, ale dobrze, mamy 2400. Możemy 4 produkować, no to mamy zapas, mamy. Dobrze. Też mi się przypomniało, że mi wspominaliście o tym, że nie muszę używać kalkulatora, no i właśnie ciągle o tym zapominam, teraz sobie przypomniałem, że ja to mogę faktycznie robić tutaj. No. A nie muszę jakieś klikać kalkulatory i kartki, no ale nigdy tego nie używałem, dlatego zapominam o tym. Dobra, mamy prąd. Miałem iść zobaczyć sobie, jak my stoimy z tymi rurami, żeby ulepszyć sobie rurki. Czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy nie? Fajnie by było, no. Mówię, bardzo by nam to pracę ułatwiło. Pokaż mnie. No nie jesteś, na gumy nie robimy, więc trochę lipa. Trochę lipa. Tak samo tu, o. Generator paliwa na 4. Guma, no nie mamy gumy, musimy zacząć produkować gumę niestety. O. No szkoda, bo 600 to tak jakby połowę nam roboty mniej rur o połowę prawie byśmy musieli robić. No dobra, no nic. Nie przyspieszymy tego. Ty, patrzcie! Tego nie było! Słupy energetyczne wysokiego napięcia. A, dobra, to też o tym słyszałem, że to są słupy, które na duże odległości możemy wysyłać. One mają mniej miejsc przyłączy, ale możemy je na duże odległości robić. Dobra, trzeba to zrobić. Nawet to możemy zrobić teraz. Dobra, potrzebujemy tego. O... I co? I ramy. Ramy gdzieś mamy na górze. Tam gdzieś kiedyś były, dobra. A, chciałem sprawdzić, czy ślimaki się właśnie odnawiają. Jeśli się odnawiają, to one też powinny być na przykład w tym śmierdziuchowie tutaj. No patrzcie, jest. Ale jaja. Wszystkie ślimaki nam się odnowiły po update'zie. No i dobra, dawaj. O, nie doskoczę. Dobra, muszę iść znowu na okrągło. To jest jedna ciekawostka, że się nam odnowiły ślimaczki, a druga to jest taka, chciałem sprawdzić, zaraz zobaczymy, czy nam się też odnowiły te schematy w tych miejscach, które były, czy te dyski. Nam się nie poodnawiały przypadkiem. Bo to by było spore ułatwienie. Może to można to nazwać, że korzystam z zepsutej gry, ale ale co mam zrobić? No co mam zrobić? Mam nie wziąć? Jak jest? To wezmę, no. Gdzie ja miałem ramy? Tutaj mam ramy. Op, ślisk. Dawaj. Towarzystwo. A, kurde. Nakład chłop ślimaków. Śrubków. Wszystkiego. Wyrzuć to. Dobra. Nie, ja lecę. Dobra. Się jakiś by jetpack przydał do latania. Troszeczkę. Ciekawe, czy jakieś nowe badania wyszły w związku z tym, że update. Dawaj, leć. Może coś nowego przybyło? Słup energetyczny klasy trzeciej. Dobra. Złącze wysokie. Główny przełącznik zasilania. Przełącznik zasilania. A że co niby to? Miałoby robić. Programowalny rozdzielacz. Dobra, grzywnia. Tu nic. Skanowanie sygnałem radiowym, ale to... Nagrody. Skan obiektu dysk. A, że skaner pewnie będzie nam pokazywał miejsca z dyskami. No dobra, ale ja nie mam tych rzeczy, żeby to robić. Samo tu nie mam. Turbo paliwo. To było? Może i było. No dobra, tu nic ciekawego nie ma. Tu możemy sobie wybrać następny aktywny cel. No to zróbmy. Co my tu mamy? Tego i tak nie zrobię, tego nie zrobię. Tego nie zrobię. Tego nie zrobię, bo nie mam gumy, tego nie zrobię, bo nie mam tego. To by było najbliżej do zrobienia, ale to akurat nam się w tej chwili też nie przyda. To bym chciał bardzo zrobić. I to, i to. Dobra, no nic nie wymądzimy na razie, cokolwiek weźmiemy, to i tak tego nie dokończymy, dopóki nie zrobimy produkcji tamtej. Komputery mogę na razie zostawić. Dobra. I coś weźmiemy jeszcze z bazy? Nie, na razie tam wszystkiego raczej starczy. Belek żelbetowych mamy mało, wezmę trochę. I będziemy wracać z powrotem. Niestety różnie zrobimy, no prąd mamy, to o tyle dobrze. A ja na górze robię belki. Dobra. Trzeba będzie jakoś to zrobić tak na razie, żeby działało po prostu. Na pewno trochę zbiorników nam się przyda. Mamy rzeczy na zbiorniki? Wychodzi na to, że mamy. Gdzie ja produkowałem? Tam produkowałem belę. No dobra, tak weźmiemy. Dobra. I tak, co ja będę chciał jeszcze budować? Będę chciał tam budować rafinerie, a one, my będziemy ich tak naprawdę w dużych ilościach budować. 10 z 20 myślę, że ich będzie potrzeba. Widzicie? Już silników i rur stalowych nam brakuje. O ile nie więcej. Bo jeśli my tam produkujemy 1000 ponad metrów sześciennych, a do jednej rafinerii będziemy zużywać 30... 30? Coś mi tu nie pasuje. 3 metry sześcienne na minutę. 30 na minutę, a tamto... Nie 300? Coś mi się tu nie zgadza. Będziemy musieli to sprawdzić. Bo to wychodzi, że w takich... Jak tam produkuje 1000 metrów sześciennych, a to mi zużywa 30. Ja będę tylko w stanie wybudować 10, 20, 30, nie wiem, no prawie 40 rafinerii? No może i tak. Wychodzi dużo. Ale gdzie ja robię silniki, co? Halo? Gdzie ja mam silniki? Zgubiłem silniki. To nie jest silnik. To nie jest silnik. A, tu. Dobra. Jeszcze stalowa rura. Stalowa rura i lecimy na miejsce, no. Mnie tak większość odcinka to się trochę pałętam, no ale... Przepraszam bardzo. Tak jakby powiedzieć, nie przygotowywałem się wcześniej. O. Zrobiłem sobie niespodziankę. Hop. Ślimoczek. Dobra. A nie, nie, tu mogę? Tu nie mogę. Dobra. Dawaj jeszcze tak. Na zapas. Rurek tak. O. Pięknie. I jeszcze wezmę tam z dołu z tych blach miedzianych, bo one będą do rurek potrzebne nam, żeby rury robić. Dawaj. A, ślimaka odstawię. Te ślimaki ja mogę w sumie przerobić na... Może nie muszę przerać. Tak się zastanawiam, może mi się przyda to jakimś cudem, nie? Może jakimś cudem mi się to przyda. Czekajcie, kurde, jak się miotam. Przerobię te wszystkie ślimaki na fragmenty energetyczne, nie? Wezmę wszystkie, przydadzą się, to się przydadzą. Nie przydadzą się, to się nie przydadzą, ale wolę mieć. A nóż widelec sobie dla ładnego, równego rachunku. Będę mógł gdzieś dorzucić takiego ślimaczka i o. Idę teraz zobaczyć jeszcze, czy mamy dyski, czy tam to się podnawiało. Skoczysz mi tu? Dasz radę? Da radę. Dobra, hopaj. Gdzieś daleko był ten dysk jeden. Rozwalony, chyba tu. Byłoby co najmniej miło, jakby te dyski też się poodnawiały. Towar się odnowił. Nie, dyski niestety nie. Sorry, świniak. Dyski niestety nie. Szkoda. No dobra. To co? To teraz musimy wrócić z powrotem. Wracamy z powrotem, szybkie cięcie jak zwykle i za chwilkę jestem. Dobra, dotarliśmy. Jesteśmy na miejscu. No, nie do wody, nie do wody, nie do wody. Jesteśmy na miejscu, mamy prąd. Teraz trzeba zaplanować działanie. Tak sobie myślę, że zaczniemy gdzieś tutaj, na jakiejś takiej przyzwoitej wysokości. Tworzyć naszą fabryczkę ładną. Widzicie? O. 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 Ale ten zup to jest złote narzędzie, że tak można wszystko stawiać jednym machnięciem myszki. Jak wspominałem kiedyś, to kurna trzeba było pojedynczo każdy taki podejść. Pyk, 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 pyk. Bo roboty, a roboty. O. Ta, wszystkie płytki już zużyłem? W sumie trochę to kosztuje. Dobra, na razie zostawmy tak. Tutaj nie potrzeba. Nie, ty, bez tej linii. Prąd to zostaw. Tak. Dodamy jeszcze jeden. To mi usuń. Ua, ua, ua. Dobra, sprawdźmy teraz tak. Sześćdziesiąt na minutę. Jak ja mówiłem, że mamy 1020. Dobra. Czekajcie, zrobimy sobie tutaj jakieś takie kulturalne wejście do tego. Odjedź tym wozem. Wiecie co? Dlaczego to mi się tak... Ja tak nie chcę. Ja bym chciał... O! O, bez jaj. Płytek. Może mam na samochodzie, co? Pokaż, co ty masz tu w środku. No masz trochę płytek, dobrze. No ale to i tak nie jest najlepiej. Okej. Musimy to robić jakoś z głową, tak? Wow. Tam jest 204, 480. Tam i tak musi iść dwoma rurami. Tu możemy to włączyć na pewno w jedną rurę już. To wam mówię, że można. I tak zróbmy. Gdzie są rurki, co? Dodajmy sobie to na pasek. 8, 9, zawór. Przed ograniczenia przepływu w rurociągu. Może być przyczepiony do rurociągu. Po co mi ograniczać? Nic ograniczo. Dobra. To możemy dać na 0. Niech będzie na razie na pasku. Musimy se to musimy połączyć, nie? Tu se to połączymy. Tu będzie gdzieś wyjście. O, pięknie, dobra. Teraz poproszę te wielkie, mocarne ekstraktory. One to będą robiły robotę, że ho, ho. One muszą ze swoimi torami. Tutaj iść oddzielnie. Rzeczy tutaj, a. To tak to nie. Tyle to nie. Skręcaj mi tu, gościu. Pięknie. No i co? Teraz tak. Jeszcze tutaj. Tak. Ciągnij to pod samą krawędź. Dobrze. Tu mamy i jeszcze tamte dwa. Trzeba nam przyciągnąć. A ty tam gdzie masz? Gdzie masz wylot? Hop. O. Tak. I tak. A co ja tu zostawiłem? O proszę. O, czyli rzeczy odłożę do samochodu. I to. A to mi daj do... A nie mogę tego dać do ręki. No to na razie odłóż też do samochodu. Dobrze. Tak to by wyglądało wstępnie. Czy jeszcze tu? Jeszcze tu, dobrze. Tak. 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 Dobra, mamy jakiś taki, powiedzmy, równiusi kwadrat. I teraz musimy tak, raz, dwa, trzy. Nie wiem jaki jest... Ile one produkowały, nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Czy jestem w stanie je połączyć w jeden rurociąg? 120. Nie, nie jestem. To jest 360. To one muszą sobie iść swoim rytmem. Ale może te bym mógł połączyć, bo tu było ile? 120, tam 60, jest 108, 300, dobrze. To te mogę połączyć. Ja bym mógł połączyć. Połączymy. O, pięknie. Pięknie, pięknie. Ile jest przepływ? Powinien spaść do... Nie wiem do ilu, ale nie do tylu. Coś mi tu chyba nie gra. $120 na minutę. Ilość w pompie 50. Dobrze, tam 120, 240, 300. No dobrze. Zaraz to zobaczymy, bo może po prostu stanęło w miejscu, bo nie ma jak dalej się pompować. Dobra, zbiorniczki, czyli będzie tak, raz, dwa, z tego trzy i z tego czwarty. Tyk. 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 No nie wiem, no i powiedzmy tu będzie tyk. Tak se to wymyśliłem, tak se wymarzyłem. O. Chodzi? Chodzi. Tylko że tu trzeba panu dać trochę mocy. O. Teraz tak, tamtego daj. No, no, no. Pięknie. I tak samo, tam panu będzie trzeba dać troszkę mocy. Podłączyć się do tego, podłączysz, dobra. Teraz, a dam ten drugi, okej. Ten tutaj doleci? Nie, nie doleci. Tak. No. I tak. No i ten sam. Ten sam patent. O, o. Pięknie. No i ostatni. Ale jego też trochę tu wzmocnimy tą pompeczką. Bo ja nie wiem, czy go nie trzeba zacząć tam wzmacniać już pompeczką. Co ja tam zrobiłem? O. Na jaką on wysokość pompuje? Wysokość pompowania. Zalecana maksymalna wysokość pompowania 20. No. Do ilu dotrze? Dobrze, daję radę. Okej, mamy komplet, mamy tu zbiorniczki buforowe na ropę naftową. Tak? Tak. Teraz z nich możemy... Dobra, i tak to trzeba będę musiał przeliczać, Poczekajcie, jak ją teraz... Jeden zbiornik ma 400, tak? Jak ja bym teraz te zbiorniki połączył w jeden... Teraz bym połączył w jeden te zbiorniki... Nie, to bez sensu. Bez sensu. Kolejne przeliczenia i tak dalej. Dobra. Tu musiał po prostu pamiętać, ile do ile każdy zbiornik przyjmuje. Ten przyjmuje 240, ten przyjmuje 240. Ten przyjmuje 240. I tylko pierwszy przyjmuje 300 równiutko. Czyli pełną rurę. No ale dobra. Zapamiętamy. Teraz jest tak, kwestia. Plastik, guma. Plastik 30. Guma 30. Jak to zrobimy? Tu będzie wejście. Zrobimy tak, że zobaczę, ile mi się tylko tu wszystkiego zmieści. Tyk, tyk, tyk. Ile mam? 8, no to 10 bym chociaż zrobił na początek. To było porówno. 10. Czyli 10 zużyjmy jeden ten. Dobra. Z jednego pociągniemy na razie tego ziomeczka. Znaczy, co się tu dzieje? Tamtą stronę. O. Podaj na prosto to. Oki. Pięknie. Jest równo? Jest. Dobre. Mamy to. Pięknie nam to idzie. Oczywiście nie zużyjemy całej ropy, jaką jesteśmy w stanie zużyć, ale to dobrze, bo i tak zrobimy sobie trochę gumy, trochę plastiku i będziemy mieli na odblokowanie lepszych rur i od razu to potem się zajmę, żeby to przebudować, żeby to już było w takiej w miarę stabilnej wersji, a nie, że za 5 minut trzeba będzie to wszystko przebudowywać. Dobra. Potem to już będzie prąd z tego. Jeszcze elegancko mocy nam przybędzie. Też i tak mamy spory zapas, ale mocy nigdy za mało. Dobra. Czy teraz? Teraz tu. Mocy przybywaj. I ale mam prawie równo nam wyszło. Mocy nam będzie potrzeba. Dobra. Tak, tak, tak. I tak. Chyba już mamy moc, co? A, ja bym jeszcze wybrał, co tu ma się produkować. To 2, 3, 4, 5. A tu guma. Tu jest plastik. Brak zasilania. Jak brak zasilania? A. No fakt. Z czymś by to podłączył. O. Leci. Plastik, plastik. Fantastik, guma. Kopiowane. Produkuj. 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 I produkuj, dobra. Teraz będziemy musieli z tego zrobić wyjście. Ale nie wiem, ile Ile to będzie mi robiło oleju? 20 na minutę, a każda? Ta od plastiku też 20 na minutę? 10 na minutę, widzicie? 10 na minutę. A tu 20 na minutę. Dobra, czyli mam 150 oleju na minutę będę z tego będzie mi wychodzić, więc muszę tu zrobić wyjście tego dziadostwa. Gdzie sobie zrobimy? Może być tutaj właściwie. Nie ma problemu. Teraz musimy zrobić se tak. Se tak zrobimy. To nie. I tak. Jest? Równo? Równo. Teraz znowu się bawimy. Ustawianie. O. O. Kurde. O, dobra. I dobra, i dobra. I dobra. Tak to będzie wyglądało wstępnie. Proszę bardzo. O. Co tu się wydarzyło? Aha. Dobra. Tak. Tak. I tak. Tak. Dobrze. Dam nam pozostałości ciężkiego oleju, dobrze. Tylko będziemy musieli je zużywać, bo jeśli ten zbiornik się zapełni i w tych rafineriach będzie pełno tego ciężkiego oleju, to one przestaną produkować gumę. Więc tu wszystko musi się zużywać na bieżąco. Do tego potem będziemy potrzebowali... Czy zaraz coś zobaczymy, czy jest... Produkuje 150 oleju. Czyli ja mogę zacząć już robić resztki paliwa albo koks naftowy. A koks naftowy mogę spalać. Produkuję 40. Czyli 3 rafinerie będą robić mi z oleju teraz koks naftowy, które będę robił na prąd. Będzie się zużywało. Będę sobie mógł stąd pójść na razie. Dobra, ale to na razie po kolei. Ile ja robię plastiku? 120, dobrze. A mam 5, czyli stówkę robię tak naprawdę. Ale ja już będę robił tymi, wiecie? Bo potem będę chciał to polepszyć, to już będę miał na trójce. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Teraz łącznik. Jestem w stanie tu tak, jestem w stanie tak elegancko to zrobić. Fajne, fajne. Proszę bardzo, jedziemy. 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 I jedziemy. I teraz proszę bardzo, kontener. Prima sort. Da-da-da! Mamy plastik. Dobrze. Teraz drugie. W drugie stronę to samo. Tyk. Kurde, nie w te. Nie. Nie tak. Nie tak, kochaniutki. To miało wyglądać. O, tak miało wyglądać. Proszę bardzo. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Łącznik taśmociągów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak i teraz. Tutaj proszę bardzo. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. O. Ale pięknie, ale mi to wyszło, elegancko. Dobra. I co? Mamy gumę. Mamy plastik. Kochani, zrobiliśmy. Wyszło ładnie, wyszło pięknie, wyszło równo i mamy jeszcze spory zapas, będziemy robić, ale to już w następnych odcineczkach, bo powiem wam, że no będzie chyba rekord, najdłuższy odcinek. Także dzięki wielkie, że wpadliście, zapraszam na następne odcineczki i bajo jajo, na razie.